Państwa, miasto oficjalnie i w budżecie dopłaca do komunikacji w ramach BZK, bo nie ma oddzielnego przedsiębiorstwa, kwotę około 800 tysięcy złotych. Dlaczego mówię oficjalnie? Dlatego, że gro kosztów jest ukryte w firmie Bzug. Nie ma odrębnej księgowości, nie ma odrębnego warsztatu, nie ma odrębnych innych etatów. Więc gdyby zliczyć rzeczywiste koszty funkcjonowania tego przedsiębiorstwa, to myślę, że byłyby one dużo, dużo większe. Przypomnę również, że na starcie miasto wydatkowało kwotę około 3 milionów złotych na zakup taboru. Notabene w chwili obecnej są duże trudności z tymi autobusami, bo się po prostu psują i niszczeją. Natomiast my do przedsiębiorstwa RPK jako gmina dokładamy kwotę około 1 200 000. Rachunek ekonomiczny jest prosty. Jeżeli by połączyć te dwie firmy w jedną firmę komunikacyjną, czyli bez dublowania wielu tras w Bochni i innych gminach, to te koszty można znacznie, znacznie obniżyć. Trzeba tylko stworzyć, tak jak to już miało miejsce kiedyś, wspólny system w oparciu o jedno przedsiębiorstwo, tak jak wspomniałem, czy ono się będzie nazywać RPK, BZK, czy jeszcze inaczej, to jest sprawa wtórna. Natomiast można to zrobić i trzeba to. Ekonomia podpowiada, połączenie dwóch firm zawsze wychodzi z korzyścią dla pasażerów.